Oną SBU ma ukraińską, z tym, że do góry nogami chyba. Ruscy nie muszą się martwić, mamy całą czerwoną, jak na komunistę przystało. A sierpa i młota nie ma. Nie ma, Ruscy nie chciał się naszyć. Kobieta będzie. Drugim, co do ważności obiektywem... O, jest kolejny. Drugim, co do ważności obiektywem jest poszukiwanie materiałów wywiadowczych. Reklamówki obi. Nie. Materiały wywiadowcze są to baniaki, opony, samochody spalone, kartki z napisem ściśle tajne, które będą które są rozrzucone po całym terenie. To jest zwykła kartka A4 zadrukowana. Kiedy ją znajdziecie, macie ją teraz podpowiedź do bazy i ją tam zostawić. Tych rzeczy z bazy już nie można kraść. Czyli jeśli zdobycie flagę, to nie możecie przy okazji buchnąć zasobu przeciwnika. Można przeszukiwać. Ale można przeszukać. O. Jeśli się zginie, niosąc baniak, baniak zostanie tam, gdzie zginąłeś. A ty idziesz na respa. Trzecim, co do ważności obiektywem, są konwoje. Żeby przeprowadzić konwój, potrzebna jest opona, którą się toczy po drodze. W ramach jednostek zmotoryzowanych. Nie, to nie jest od Monster Trucka, są to różne opony, jest kilka opon na terenie. Oponę trzeba znaleźć. Oponę toczy się od swojej bazy do punktu docelowego, który będzie zaznaczony na mapach, które zostaną wam rozdane. Będzie tak, że kiedy dowódca mówi, że chce zrobić konwój, mówi to mi i macie 3 minuty przewagi, dopóki ja nie powiaduję sąsiedniej drużyny, że wywiad donosi, że będzie konwój. 3 minuty to masz na łohoho. Tak. Oponę na plecy. Średnia krajowa to 8 minut, także nie. Czwartym obiektywem i tak naprawdę łączący się z piątym będzie ochrona VIP-a oraz ucieczka i obrona ostateczna. Po jakimś czasie, nie wiem, to będą 2-3 godziny, zależy też jak będzie się scenariusz rozwijać, drużyna, która posiada więcej punktów, mówi, że w takim razie jej już wystarczy, oni chcą się już wycofać z gry. Żeby się wycofać pozytywnie, muszą przejść na opuszczone lotnisko, nie jest to beton plac. Opuszczone lotnisko jest bardziej na północ, będzie zaznaczone na mapach, które są dowódcy. Muszą się tam dostać, nie muszą iść drogami, ale muszą powiedzieć, którędy będą iść. Wśród obecnych tu, właśnie podczas konwoju, będą VIP-y. Później będzie, że nie wiedziałem. Są VIP-y, VIP-em będę ja. VIP-ami będą niebieskie hełmy dla każdej strony. Niebieskie hełmy są dwa. Jeśli VIP dotrze cały do punktu ewakuacji, punkty są liczone razy dwa. Za każdego żołnierza, który żyje, dotrze do punktu ewakuacji jest 10 punktów. Respy podczas wszystkich rozgrywek, oprócz ucieczki ostatecznej, są w punktach zaznaczonych na mapach. Po 5 osób, bez limitu czasowego, ale co ma być to pełne 5 osób, nie 6 i wszyscy się respujemy, tylko ta jedna osoba zostaje i czeka. Cześć Maku! Dobra. Podczas ucieczki resp. Dla osoby dla drużyny uciekającej jest jeden 100 metrów za kolumną. Jest jeden resp tylko. Dla ekipy, która chce przeciwdziałać ucieczce, respa jest nieograniczona ilość 200 metrów od kolumny w każdą stronę, ale co 5 minut. Co? Ostateczna obrona jest to osoby, które zginą już tak po raz drugi w konwoju jako idący do punktu ewakuacji, idą na lotnisko i tam czekają. Będą brały udział jeszcze w walce i walka się nie skończyła, po prostu oni nie są punktowani. Później będzie godzinna obrona lotniska
i po godzinie następuje liczenie punktów i koniec scenariusza. Jakieś pytania? Jak już idziemy, to już normalnie działamy, no, czy jeszcze się nie rozpoczyna? Muszę tam dojść i dopiero... Czadu. Ale co? Czadu. Czadu. Murzyn jej dotykali? To jest Murphy. To jest właśnie? Nie. Go, just remember that last love is on you. So always look on the bright side of death. Just before.
before you draw your terminal breath. No i dalej nie pamiętam. Ja ci mogę tylko C130 zakrywać. 100 lat, to, nie, wiem, to wszyscy znają. 100 lat, 100 lat. Nie pijemy wódki. Bo się jeszcze raz. Jeszcze można. No i tak się skończyło. Czy ktoś, kurwa, ma pomina? A pasują ci zapałki? To by się paliło. Myślę, że powoli udajmy się w stronę miejsca odpoczynku. To idziemy na rozkład. Słuchajcie, to będzie odpali tu. Jeżeli odpali, to